Cześć wszystkim! Znowu pojawia się nam dalszy ciąg. O, karkanum. Przepraszam. Złapała mnie czkawka. Dobra, nieważne. W każdym razie, mistrz przemian powinien się znajdować gdzieś tutaj. Witaj, mistrzyni. Jaką mistrzynią jesteś? Jestem zbintka mistrzyni przemiany. Mistrzyni, czy znasz coś, co może leczyć z wilkołactwa? Ale rzeczywiście, odwrócenie likantropii wyleczy osobę, która została zakażona wilkołactwem. Jest to specyfik niezmiennie trudny do przygotowania, bo prawidłowe spreparowanie go zajmuje 7 lat. Jego receptura jest tutaj ściśle strzeżoną tajemnicą. Czy mogłabyś mi go trochę odstąpić? Pewna dziewczyna w Kaladonie cierpi na tę przypadłość. Co? Byliśmy przekonani, że wilkołaki wykonały jakieś kilkaset lat temu. W naszych sklepach jest dostępna pewna ilość specyfiku. Można być porcję za 2000 monet. Przykro mi, że tak drogo, ale to wina ilości czasu potrzebnej do jej przygotowania. O rany! Ależ to drogie! Ach, proszę, ma tyle monet, ile trzeba. Dziękuję ci, proszę bardzo. Modlę się, abyś zdążył, żeby nikt inny nie zabił w międzyczasie tej dziewczyny, której chcesz pomóc. Powodzenia. Dobra. Jak będziemy szli do kręgu, to od razu możemy wstąpić do Kaladonu i oddać jej ten lek. Dobra, a tymczasem ten medalion, mistrzostwa mocy. Dobra, zobaczmy, co to za trudne zadania będą nas czekać tam na miejscu. A wiecie co, w sumie wstrząs może bardziej im się przydać niż to coś. Okej, dobra. Oj, przepraszam. Jakiś tu jest Frigon. Co nie trzeba być czarodziejem, żeby pokonać takie rzeczy. Tak tylko mówię. Oj. Ale ciągle przepraszam. Ponieważ czkawka mi nie ustępuje. Okej, dobra. To są zamknięte drzwi, mógłbym je rozwalić, ale również mam przecież otwieranie zamku. Oj. Więc nie muszę marnować więcej many na rzucanie w nich fireballami. Okej, tutaj przydałby się wstrząs. Nie chciał marnować many, to mógłby wyjrzeć. Wiecie co, skrót. Bo to jest specjalnie właśnie wyzwanie przygotowane na użycie wstrząsu. Okej, trafienie za 35 punktów zdrowia. Lubię to. No i dobra. Co dalej? Właśnie, ile to pobiera? 1 na 10 sekund. A siła? Też 1 na 10 sekund. Dobra. Myślałem, że już będę na minusie. Okej, królowa syren, ciekawe. Całkiem sporo różne obrażenia. Ale nie ma to znaczenia, jeżeli wsiadło ją 9 poszukiwaczy przygód. Okej, kolejne zamknięte drzwi. Okej, to tyle? Yeah, easy. Not even close. Dobra, już może przestać tykać. A ty, panie? Test ukończony. Nadano mi tytuł mistrzowski szkoły mocy. Gratulacje, Pujo. Naprawdę tego dokonałeś. Niewiele mogłem pogratulować tego osiągnięcia. Niedługo poczujesz, że twoja wytrzymałość w ramach naszej szkoły magii została dwukrotnie zwiększona. Dzięki temu do rzucania czaru będziesz potrzebował jedynie połowę dotychczasowego wysiłku. Niech pogratuluję ci jeszcze raz. Ach, dziękuję ci, mistrzu. Dobra, to byłoby tyle. Mamy nadal ten mistrzowski medalion mocy. Ale nie wiem, czy on cokolwiek robi. Może zwiększa obrażenia magii mocy? Nie wiem. Mogę sprawdzić na internecie później. Później. No i dobra.
chyba tyle, co mieliśmy do załatwienia w Tuli. Mamy się stąd wnosić. Przez te wrota dziwne. Tak. Dobra. No to teraz... Do Wendigrod. Panowie przyjaciele, do Wendigrod. Ku przygodzie i wyzwaniom. I upiornym pająkom. Okej. Sporo pojączków jakieś dziwnie pasuje. Wiecie co? Skorzystam z tego miecza. Ponieważ mogę. Ponieważ mógłbym, gdybym miał miejsce. Okej. Jormund, potrzymaj to. Muszę potrzymać tą mistrzowski medalion mocy. Czy ktoś u nas ma jeszcze moc? Ty masz moc? Smithy? Nie. Jormund, ty masz moc? Tak, masz moc. Potrzymaj sobie ten medalion mocy. Może ci coś da, może nie. I don't care. Dobra. Jormund, dajmy to. Teraz ja rzucę na siebie siłę. Okej, brakuje mi jeszcze trochę siły, żeby móc sprawnie korzystać z tarczą. Ale to nie problem. Mogę zdjąć na jakiś czas tarczę. No i dobra. Tak stylowo wyglądamy z tym mieczem. Bardzo fajnie. Dobra. Szukajmy wejścia do tych pustkowi. Tak, ten miecz jest troszkę szybszy od topora. Jeden punkt więcej szybkości. A to ma większe obrażenia w... w punktach zmęczenia. Okej. Lepiej. Jeszcze tutaj parę. Tak, zadaje mi teraz bardzo konkretne obrażenia. Nasza szansa na trafienie krytyczne również jest zadowalająca. Rządziły, panie i panowie. Rządzimy po prostu. Dobra, to jest wejście. Skorzystajmy z niego. No i cóż. Podziemia Wendigrod chyba nie są małym. Nie są małą lokacją. Niestety z pewnością nie znajdziemy tu żadnych magicznych przedmiotów. Okej, parę maści leczniczych. Zacznę chyba je składować u Magnusa. Okej, tutaj coś chodzi. Okej, Wik to zaciupał. Coś tutaj jeszcze jest? Chciałbym wyjść z walki, proszę panów. Czy muszę niszczyć te drzwi? Tak lepiej. Okej, nie wiem czemu oni sobie pouszkadzali zbroję. Ale nieważne. No tak, pułapki. Dziennik Wendigrod. Okej. Czy ktoś został przeklęty? Tak, słyszałem. Słyszałem to przeklęcie. Łódź podwodna profesora Honleya. Nie chcę mi się czytać. Jak ktoś chce, to niech sobie przeczyta. Ale mi... Wybaczcie, już trochę mi się odechciewa czytać te wszystkie rzeczy. Dobra. Może przechował parę tych rzeczy u Magnusa. Niech ma środki lecznicze na czarną godzinę. A ten dźwięk tej magii jest troszkę irytujący.
schemat oraz maść lecznicza. W sumie schemat mogę złożyć nawet. Co udało mi się? Tak, zadałem nowy schemat. No, zobaczmy z ciekawości, co to mogło być. Nic nie widzę, żadnych schematów. A, trzeba kliknąć. Dobra. Ożywiacz. Czy to jest ten schemat? Może. Żelazny klucz znaliśmy. Pistolet znaliśmy chyba. Łuk pirotechniczny, nie wiem czy znaliśmy. Reanimator, miecz mentalny. Wow, sporo schematów poznaliśmy, których zapomniałem. Okej, ktoś chyba nałożył jakiś przeklęty przedmiot. Zdecydowanie ktoś tak zrobił. Nie. On ma ten swój hełm gniewu. Wcześniej on nie robił żadnych takich rzeczy. Nie wiem skąd... Oj, opcje. Nie. Skąd ten dźwięk klątwy się dochodzi. Szkoda, że broń dwuręczna nie ma zwiększonego zasięgu. Byłoby fajnie. Przyjemne. Okej, co tu jeszcze żyje? Okej, nie wiem co to było, nie widziałem tam nic. Skrzynia. Eliksir sprawności fizycznej. No to ciekawe. Ha, wezmę sobie. Czemu by nie? Otwór wentylacyjny. Okej, tu jest przejście na drugi poziom. Ale wiecie co, jeszcze tamtego do końca nie zwiedziłem. Eliksir wendigrotiański. Ciekawe co on robi. Sprawdzę z ciekawości. W sumie... Coś mi to dało? O, charyzmę zwiększyło na maksymalny poziom. Chyba nie, nie. Może inteligencję? Nie wiem, mam... A może urodę? Już tyle tych bonusów, że się gubię. Wow, wow! Wielokalibrowy karabin. Wielkokalibrowy karabin. No, całkiem... Całkiem spoko broń. Gdyby tylko ktoś u nas umiał z niej strzelać. Umiałem wziąć i sprzedać w mieście, ale... Kasy i tak mam jak lodu, a nie potrzebuję. Ciach, ciach. Tu byliśmy, nie. Ciach, ciach, ciach. Coś pajączków. Widziałaś już wiele razy, nie kłam. Te elfy to jednak takie podłe. Bestie są. Kłamczycy i tak dalej. Okej. Okay. Ty mam. O, klucze. Klucze się przydają. No do otwierania na przykład zamkniętych drzwi. No, zbroja uszkodzenia. Niezbyt fajnie. Okej, okay. Dziennik wendigrotiański. Honley zniknął. Czy żyje? Okej. Okay. Ten wynalazca łodzi podwodnej, w którym było poprzednim materiale napisane. Przy okazji wyczytałem gdzieś, że chyba właśnie cały Hunley, to jego łódź podwodna, to jest to urządzenie, które złupiliśmy na Wyspie Rozpaczy. To, które różne dziwne części z niego wyjmowaliśmy. Jeżeli ktoś jeszcze pamięta tak dawne dzieje. Więc podać to właśnie to. To był Hunley. Okej, korpus starożytnego pistoletu. To jest chyba właśnie do tego pistoleja Bronwicka. Okej, wiecie co? Mam mithrilową flagę. Blachę. Tylko nie mam
Nie mam zdolności, żeby tworzyć coś takiego. Zapomniałem o tym. Gdybym miał, cóż, mógłbym sobie stworzyć i sprzedać. Okej, czy tutaj coś jest jeszcze? Chyba nie. Okej, to muszę znaleźć jakieś inne przejście, tak? Tutaj wszedłem. W każdym razie coś musiałem pominąć. Nie widzę żadnego innego przejścia. Tutaj byłem. No, tutaj też jest otwór wentylacyjny. Dobra, wejdźmy. Tak, lepiej. Ciach, ciach. Okej, to chyba... Czy to jest jakieś kolejne przejście? Kolejne drzwi. Skrzynia. No, trochę złota. Naboi. Z tych da się robić maście lecznicze. Z tych ziół. Gdybyśmy tylko byli technologami, to znaczy. Okej, okay, tyle. No to chodźmy tutaj. Matka arachnidów. Siema. Chciałem powiedzieć coś śmiesznego, ale nic mi nie przyszło do głowy. I kolejne maści lecznicze, kolejny korpus. I... Dziennik Wendigrod. Mag grozi Wendigrod! Ta... Mag, który nazywa na siebie Atronax. Ta... Okej, jak ktoś chce przeczytać, niech sobie przeczyta. Znamy troszkę już, co się potem wydarzyło. Okej, więcej arachnidów. O, okej. Mało mi brakuje do awansu o poziom. Co jest miłe. Mniej więcej pułapek. Na szczęście nie uszkadzają nas, więc... Czy nie uszkadzają nam zbroi. Okej. Okay. Oni pozbierają te rzeczy. I jeszcze tutaj. Okej, okay, kolejny pająk. O, zdążył mnie zatruć. Chyba tak się do nich nie dostaniemy. Okej, tutaj jest kolejne przejście wentylacyjne. A do tamtych pałków pewnie naokoło da się dojść. Zdecydowanie da się. A tak, ja jeszcze raz brałem. Okej, okay, ktoś tutaj opuścił broń. Joromont, twój mistyczny topór. Trzymaj. I co my tu jeszcze mamy? Łóżko. Oczywiście nie można na nim spać. Wzmocnione skórzane rękawice. Kto się bał, u nas nie ma rękawic. Okej, kolejny schemat jakiś. Wendigrotiańskie rękawice bojowe. No, przyjrzyjmy się temu. To będzie w kwarcie pewnie. Ta. Blacha z Wendigrot oraz wzmocnione rękawice skórzane. Ciekawe, ciekawe. Ale... Ponieważ nie znamy się na takich rzeczach, to raczej tego nie zrobimy. Dobra, kolejny pajączek. Ja was o poziom. Ślicznie. Dobra.
Co teraz mógłbym wziąć z czarów? A, może coś śmiesznego, co? Kurczenie. Mech, osłabienie. Mech. Odporność na magię. Cel nabiera odporności na magię. Rozproszenie magii. Blokada magii. Mech. Wyczucie ukrytego na wykrywanie pułapek. W sumie można by. Zwiększa kondycję celu. No, to też jest w sumie spoko. To zwiększa lodę. Okej, lodowa burza. No właśnie, coś może ofensywnego. Przywołanie wichrów. W sumie ofensywne czary to nie potrzebuję. Mam ognistą kulę i mam uderzenie pioruna. Czego więcej bym potrzebował. Ogłuszenie. Ogłusza cel na kilka sekund. Koszmar. Spowolnienie czasu. Zaklęcie spowalnia. Przyspieszenie. Zaklęcie podwaja szybkość celu. To by było całkiem fajne. Chwila. Mam teraz jeden punkt. Więc na następny dostanę dwa. Więc mógłbym jeszcze zdobyć to przyspieszenie. No, to by było całkiem spoko. Chociaż trochę zmęczenia to pobiera. Ale wtedy bylibyśmy już chyba nie do pokonania. Okej, dobra. Wiecie co? Biorę to. W początku magiczne zamknięcie. Mało użyteczne. Ale troszkę zwiększy nam moc, tak? 85%. To jeszcze nie jest zbyt powalające. Przepraszenia się zwiększyły. Może. Okej, dobra. Teraz musimy się tam wrócić do tego szybu wentylacyjnego. Tutaj. Ale to wszystko w tym odcinku. W następnym odcinku penetrujemy w Wendigrot dalej. No, w sumie chyba tyle będzie, jeżeli chodzi o Wendigrot. Więc myślę, że powinniśmy się wyrobić w następnym odcinku. Więc pokażę jeszcze wam parę śmiesznych miejsc w Arcanum, które można odwiedzić. No i będziemy się zabierać do odwiedzenia otchłani. Tak? I w końcu skończyć tą naszą już trwającą 80 odcinków przygodę. Ale to już niedługo. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć!